Jest mi miło spotkać się z Państwem tak w sobotni wieczór, to wszyscy myślą o czym innym, jeżeli Państwo przyszli na wysłuchanie referatu o polu elektromagnetycznym, to ja jestem pełen radości, bo to oznacza, że to, co robię, nie jest na próżno, że są ludzie, którzy się jeszcze czymś interesują. Proszę Państwa, temat jest dość i prosty, i nieprosty, ale w każdym bądź razie interesujący. I wiele osób w tej chwili tym tematem żyje, dlatego że wprowadzamy 5G. I w związku z tym te mity, które krążyły od dawna na temat pola elektromagnetycznego i jego wpływu na organizm ludzki, jak gdyby się powiększają, te mity się rozbudowują. I mity powstają, jak to Państwo widzicie, na temat różnych przyczyn. Jedną z tych przyczyn to są błędy metodologiczne w badaniach, tak zwane artefakty, tak? Czasami też mity powstają na skutek pewnych luk, pewnych braków wiedzy. I ten brak wiedzy dostrzega się na przykład u ludzi z takich środowisk opiniotwórczych, jak dziennikarze i lekarze, tak? Którzy nie mają specjalnie podstaw fizycznych, wiedzy na temat fizyki, a wypowiadają się bardzo, bardzo ostro na różne tematy związane z fizyką właśnie. Proszę Państwa, teraz te mity się rodzą tak zwane legendy miejskie. To jest taka znana sprawa i tych legend miejskich jest bardzo wiele, poczynając od Czarnej Wołgi, która kiedyś jeździła, to dla ludzi młodych nic nie mówi, ale dla starszych to jest jakieś wydarzenie było kiedyś. Ale te mity również, te legendy miejskie powstają w obrębie zagadnień związanych z polem elektromagnetycznym. I taką jedną z tych legend chciałem na początku mojej prezentacji przytoczyć. Mianowicie to była historia atakowania ambasady amerykańskiej w Moskwie przez rosyjskie służby specjalne, która rzeczywiście miało miejsce. Miało miejsce przez wiele lat. Rosjanie wystawiali anteny, które właśnie wystawiały, robiły ekspozycję tych pracowników ambasady na pole elektromagnetyczne. I trwało to przez wiele lat. Moc tego promieniowania była dość duża. Jak Państwo widzą, to było 0,05 naszej normy, tak? A potem się zrobiło 1,5 naszej normy, która jest 0,1 wata na metr kwadratowy. I ta ekspozycja była dość długa, to była całodzienna ekspozycja. No jak to Amerykanie wykryli, no to zrobili całą ambasadę, ewakuowali, zrobili badania szczegółowe wszystkim pracownikom, którzy pracowali, którzy odwiedzali ambasadę, którzy przychodzili do ambasady, którzy byli krótko, byli długo. Okazało się, że nie było żadnego zjawiska chorobowego nie wykryto, a ten fakt jest podawany często jako przykład, ta legenda trwa jako przykład tego, że Rosjanie zniszczyli ambasadę polem elektromagnetycznym. Proszę Państwa, mity i teorie spiskowe na temat 5G i na temat w ogóle pola elektromagnetycznego, jak powiedziałem, powstają z pewnego niedouczenia, z pewnych błędów metodologicznych w badaniach. Powstają też z tego, że po prostu pole elektromagnetyczne istnieje obok nas i my go nie widzimy i nie wiemy, jakie ono jest. Teraz to jest takim tytułem wtrętu malutkiego, to okazało się, że teraz najgroźniejsze jest nie pole elektromagnetyczne wśród tych osób, które bardzo ostro walczą z telefonią komórkową i z każdym polem elektromagnetycznym, tylko tak zwane pole torsyjne, które nie wiadomo co oznacza, nie wiadomo czym jest. Pojawiło się w moim życiu pierwszy raz w latach 80., kiedy dwóch uczonych z Kijowa przyjechało i mi starali się opowiedzieć o tym polu torsyjnym, o którym myślałem, że już wszyscy zapomnieli, a teraz ta koncepcja się odnawia. To jest ten jeden z tych mitów, które żyją. To pole, żeby już nie przedłużać tego pola
kontrakontrakcyjnego podobno jest znacznie gorszy od pola elektromagnetycznego i w ogóle się już... To jest taka miła wiadomość dla operatorów sieci komórkowych, że już nie należy się przejmować polem elektromagnetycznym, bo pole torsyjne według tych wyznawców jest znacznie groźniejsze od pola elektromagnetycznego i należy walczyć z polem torsyjnym. Jak walczyć, nie wiadomo, bo nie wiadomo, czy to pole istnieje. Jak walczyć, nie wiadomo, bo ono nie ma żadnych jednostek. Nie ma ani mocy, ani siły, ani energii. Niczego nie ma. Po prostu... Ale też się tworzą mity w sferze językowej. I takim mitem jest hasło elektrosmog. Nie wiem, czy Państwo sobie... To stale się pojawia to hasło elektrosmog w różnych publikacjach. Dziennikarze to wypowiadają, ci protestujący przeciwko polu elektromagnetycznemu, elektrosmog. No nie ma czegoś takiego jak elektrosmog, bo to jest tak zwane contradictio in adjecto, czyli taka sprzeczność w przymiotniku, tak? Smog to jest smog, a elektro to jest elektro, tak? Nie może być elektrosmogu, bo smog to jest zbitka dwóch słów angielskich smog i fog, tak? W Anglii smog występuje w sposób oczywisty, tak? Ale elektrosmog nie ma nic wspólnego ze smogiem. Ale jak się powie elektrosmog, to nabiera wtedy, to nabiera innego charakteru, prawda? To jest takie groźne się staje. Bo smog jest groźny, tam ileś, były takie dni w Londynie, kiedy ileś tam osób umarło od smogu, tak? No to jak się powie elektrosmog, to każdy, kto przypomni, powie, no tak, dramat. To już idziemy na wykończenie. Drugim takim hasłem, które się pojawia bardzo często, to jest mózg. Mózg, czyli, znaczy mózg, to ja rzuciłem hasło mózg, ale generalnie głowa, tutaj pan się uskarżał na bóle głowy związane z używaniem telefonu komórkowego. To była prywatna wiadomość. O, sorry, dobrze. Już się wycofuję. Przepraszam, bardzo się zagalpowałem. Nie, dobrze, już nie ma sprawy. I proszę Państwa, jest takie przekonanie wśród tych właśnie protestujących przeciwko polu elektromagnetycznemu, że pole elektromagnetyczne musi gotować mózg, musi coś robić, musi tak grzać mózg, że prowadzi do katastrofy, prowadzi do przegrzania tego mózgu. Otóż wszystkie normy, które są opracowane na pole elektromagnetyczne, są badane są opracowane pod tym kątem właśnie, pod kątem grzania. Gdzie się robi zarówno eksperymenty fizyczne, jak i się robi symulacje komputerowe. I z tego wszystkiego wychodzi jakaś liczba, jakaś moc pola elektromagnetycznego, którego przekroczenie powoduje wzrost temperatury o 1 stopień Celsjusza. To jest żaden wzrost temperatury, przy czym ta wartość jeszcze jest dzielona przez 50 i to jest dopiero norma. Ale ta norma, to jest ta norma, która obowiązuje w całym świecie cywilizowanym, czyli w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych i w Japonii, a w Polsce ta norma jest stukrotnie ostrzejsza. Czyli my jeszcze dzielimy przez 100, czyli naprawdę przy naszej normie, która jest przestrzegana, bo badania są robione i to, co do tego aspektu w ogóle się nie można przyczepić, bo wszyscy te badania robią i wiedzą, że norma nie jest przekraczana, to nasza norma kompletnie zabezpiecza przed jakimkolwiek grzaniem. To w ogóle nie ma mowy o grzaniu czegokolwiek. Był też na YouTubie taki filmik kiedyś, że można jajko ugotować przez telefony komórkowe. Proszę spróbować. Życzę powodzenia. Tylko uważać nie nad obrusem to jajko obierać, bo może się wydarzyć katastrofa. Nie ma możliwości. Ja zawsze powtarzam swoim studentom, też mówię, przecież to jest wiedza taka, powiedziałbym, fundamentalna. Można, jak ktoś się trochę zna na fizyce, może sobie napisać równanie temperaturowe, równanie cieplne i obliczyć przy takiej mocy, jaką ma telefon komórkowy, obliczyć jaka jest potrzebna moc na zagotowanie takiej struktury, jaką ma jajko, tak? No, okazuje się, że to w ogóle nie ma żadnych szans, żadnych. Więc efekt gotowania mózgu nie pojawi się. I tutaj to widać właśnie, to jest ten drugi
taki chwyt reklamowy przeciwników pola elektromagnetycznego, to jest przygotowywanie, prażenie popcornu. Też są filmy na YouTubie, które pokazują, że można telefonem komórkowym, czy dwoma, czy trzema, czy pięcioma, czy nawet pięćdziesięcioma telefonami komórkowymi uprażyć popcorn. Nie można i tutaj zaraz puszczam film teraz. Jak się puszcza film? Idzie? Dobrze. I to jest to, co dzieje się w internecie. Tutaj Państwo widzą właśnie pokaz filmu internetowego. Gdzie są cztery komórki włożone i ten popcorn za moment będzie strzelał. No, poczekam jeszcze chwilę. No, musi się nagrzać. O, już strzela. Już się uprażył. No, a rzeczywistość jest zgoła inna. Myśmy robili ostatnio, to nie tylko my, bo to, znowu to jest bardzo prosty eksperyment. To nie to, że do tego nie potrzeba ani bycia profesorem, ani akademikiem, ani wystarczy prosty eksperyment zrobić w domu. No, myśmy taki eksperyment robili na festiwalu nauki, na pikniku, tak. Na pikniku naukowym w maju tego roku i właśnie było, jak Państwo widzą, ileś tam komórek, które były włączone na rozmowę i to trwało i trwało i za nic w świecie ten ziarna popcornu się nie chciały uprażyć. Może my tego nie umiemy robić. No proszę Państwa, teraz co jest takim jeszcze następnym? Proszę bardzo. Tylko może pytanie. Nie sposób, no, mógł być przedtem podgrzany, no nie wiem, a poza tym wiadomo, że filmy można robić w różny sposób, tak? No, to można ciąć, kleić, teraz nie ma problemów żadnych z manipulacją obrazem, tak? To w tej chwili nie ma problemu. Ja myślę, że to jest tak zwany fake news. Który? Że strzela. Tak, klasyczny. Dobrze, proszę Państwa, jedziemy teraz dalej z tymi różnymi obawami i mitami. Następnym jest mitem, czy takim niepokojem społecznym, może to już nie jest kwestia mitu, to jest to, że telefony komórkowe indukują choroby nowotworowe, głowy. Jak się dłużej rozmawia, to powstają choroby nowotworowe. Badania na ten temat były robione bardzo szeroko, bo to wbrew pozorom wszyscy się tym interesują. Nie tylko, jak Państwo myślą, że operatorzy sieci komórkowych to tylko zmierzają ku temu, żeby udowodnić, że nic groźnego nie ma, to jest nieprawda. Oni chcą wiedzieć, jaka jest prawda też. I te badania, akurat te, o których będę zaraz mówił, to nie były robione zupełnie przez, nie miały nic wspólnego z operatorami, ale oni też chcą na ten temat wiedzieć, jaka jest prawda. Otóż badania były przeprowadzone w całym świecie, bo telefonia komórkowa jest tak na dobre istnieje około 40 lat, od początku lat 80. I były badania przeprowadzone, dwa takie największe badania, to były Interphone w Europie i SIR w Stanach Zjednoczonych. I te badania Interphone, które akurat znamy bliżej, bo one dotyczyły tutaj naszych krajów sąsiednich, byśmy cała Europa była w to włączona, 13 krajów Unii Europejskiej brało udział w tych badaniach, około 50 uniwersytetów było włączonych i nie znaleziono żadnego związku między zachorowaniami na choroby nowotworowe, przy czym wszystko brano pod uwagę. Tu padną pytania o latencję, tak? O to, że choroby nowotworowe generują się ileś lat przed ich ujawnieniem się, tak? Więc to było brane też pod uwagę, bo ten okres dziesięcioletni, bo tak się przyjmuje, że jest dziesięcioletni okres latencji chorób nowotworowych, więc też był brany pod uwagę. Ale z tych badań Interphone to są tylko są wnioski słowne, ale tutaj jest taki ciekawy wykres, który zrobili Amerykanie w tych badaniach SIR. Otóż, jak Państwo widzą, ten wykres po prawej stronie, u góry to jest wzrost liczby telefonów komórkowych do 2006 roku, a u dołu jest wzrost chorób nowotworowych.
jak Państwo widzą, ten wzrost liczby telefonów komórkowych jest niesłychanie dynamiczny, tak, i bardzo, bardzo ostry. Wzrost chorób nowotworowych jest żaden, tak. To jest krzywa plateau, krzywa płaska, więc to w ogóle, a nawet są takie elementy przypadkowe, zaniżenie. Przy czym trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że ta krzywa jest trochę myląca, dlatego że niesamowicie wzrósł poziom wykrywalności chorób. Więc ona powinna jeszcze spadać, ta krzywa, tak? Ale i tak są te badania dalej prowadzone. I teraz były, w ubiegłym roku były dwa duże badania Instytutu Toksykologii w Stanach Zjednoczonych i takiego włoskiego Instytutu Ramazziniego. To było robione na szczurach, ale też specjalnie niczego nie wykazały. Jakieś tam były lekkie zawahania, ale nawet sami autorzy tych badań powiadają, że to o niczym nie świadczy, a poza tym przenoszenie wyników ze szczurów na ludzi jest trochę trudne. I tu jest następny taki punkt, który się pojawia bardzo często, to jest tak zwana nadwrażliwość elektromagnetyczna. Są ludzie, którzy mają taką przypadłość. No mają. No ja nie wiem, czy co ja mogę powiedzieć jako człowiek, który bada te sprawy, to, że były robione badania. Było robione szereg badań. Takich badań z podwójnie ślepą próbą. To znaczy ani badający, ani badany nie wiedział, czy jest włączone pole elektromagnetyczne. Tak? To te osoby, które miały nadwrażliwość, niezależnie od tego, czy było pole elektromagnetyczne włączone, czy nie, to miały te same objawy. Te objawy to głównie objawy dermatologiczne, czyli swędzenie, wysypka i tak dalej. Więc jest podejrzenie, że to jest jakiś no, fenomen trochę bardziej mentalny, tak, niż somatyczny. WHO nie włączyło nadwrażliwości elektromagnetycznej do spisu chorób. Po prostu uznało, że to jest taki przypadek, który trzeba badać jakoś niezależnie i tak to jest. Więc tutaj z tą nadwrażliwością, ale są ludzie, którzy mówią, że mają. I rzeczywiście ja jestem w stanie w to uwierzyć, że mają. Tak? Są takie efekty, tak jak jest efekt placebo, to jest efekt nocebo. Tak? I ten efekt nocebo bardzo często występuje u ludzi. I co ciekawe, to ludzie, którzy mają nadwrażliwość elektromagnetyczną, mają też nadwrażliwość na różne inne czynniki, na przykład na czynniki chemiczne. I to jest właśnie dlatego medycyna przypuszcza, że to jest takie lekka dysfunkcja mentalna bardziej niż somatyczna. No i teraz, proszę Państwa, ściąganie piorunów. To jest też takie... O, ściąganie piorunów przez telefon komórkowy, przez który się rozmawia, to jest takie hasło, które przy wielu burzach dominuje, bo ludzie mówią, wyłącz, bo ściągniesz piorun. Przepraszam, to jak się rodzą tego typu mity? Tego typu mity się rodzą, że kiedyś, to ja pamiętam paręnaście, kiedy już była telefonia komórkowa rozwinięta, to taki znany komentator pogodowy w pierwszym programie radia wypowiedział kiedyś taką opinię, że należy podczas burzy wyłączać telefony komórkowe, bo one podczas rozmowy mogą ściągać pioruny. I potem to już weszło w lód i do tej pory trwa. Jest wypowiedź, były badania robione i w ogóle fizyka też o tym mówi, że to jest niemożliwe, bo energia wytwarzana przez komórkę nie pozwoli na taką, nie za mała na jonizację powietrza taką, żeby sprowadziła piorun. Żeby sprowadziła wyładowanie, tak? Więc to tak gdyby też wiadomo z fizyki. To jest, wracam do tego, co mówiłem na początku, że pewne, przepraszam za wyrażenie, niedołództwo fizyki no, skutkuje różnymi tego typu opiniami. Jest opinia bardzo w zasadzie jedynej instytucji, która się na ten temat może wiarygodnie wypowiedzieć, Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich, którzy się jednoznacznie wypowiedzieli na ten temat, że nie ma żadnych szans na to, żeby to wystąpiło. Oczywiście, każdy metal jest takim, znaczy nie ściąga pioruna, tylko może się rozgrzać.
przy, jeżeli piorun uderzy niedaleko. Ale to niezależnie, czy to jest komórka, czy to są klucze, czy to jest jakieś inne metalowe urządzenie. Opary paliwa. Fizyka tutaj się kłania, bo licząc energię, która się wytwarza, którą wytwarza komórka, ona nie jest w stanie zrobić zapłonu. Nie jest w stanie, no nie ma żadnych szans zapalić opary, tym bardziej w otwartym pomieszczeniu. Gdyby one jeszcze były sprężone, te opary gdzieś, w jakimś zamkniętym, to też nie, ale to już można by nad tym się bardziej zastanawiać, ale w otwartej przestrzeni to w ogóle nie wchodzi w grę właśnie z fizycznego punktu widzenia. Rozrusznik serca. O, to jest też jedno z takich haseł, które się pojawiało. Trochę się w tej chwili już uspokoiło, ale był taki moment paręnaście lat temu, czy parę lat temu, że wszyscy się obawiali, że telefony komórkowe będą wstrzymywać, będą prowadzić do dysfunkcji rozrusznika serca. I to już myśmy takie badania prowadzili, nie wiem, 12-13 lat temu w szpitalu uniwersyteckim na Banacha. To tam właśnie widać te badania. Myśmy podprowadzali pacjentów z wszczepionymi rozrusznikami różnego rodzaju, bo to mówią, że jest taki rozrusznik, jest jednobiegunowy, dwubiegunowy, tak stare, nowe i tak dalej. Myśmy z wieloma typami rozruszników wprowadzali pacjenta z rozrusznikiem pod samą antenę bazową, która pracowała z podwójną mocą, więc nie ma nic wspólnego z komórką, bo antena pracuje z mocą około 50 W, tak, a tutaj pracowało 80 W miała ta antena, nadawała. No i pacjent podchodził na metr do tej anteny i miał założony holter EKG, więc można było po tym badaniu prześledzić pracę serca całodobową. I ten moment też, podchodzenia i samego bycia pod anteną. I nie było żadnego wpływu, bo w ogóle nic nie oddziaływało na tę komórkę, na ten rozrusznik w żaden sposób nic nie oddziaływało. Oczywiście szedł lekarz z defibrylatorem, więc tutaj gdyby coś się miało stać, no to ratunek był i to wszystko było zabezpieczone, więc... To jak gdyby obalamy. Tutaj jest następny taki trudny mit, nie mit, ale wciąż obowiązuje, mianowicie wyłączanie komórki w samolocie. Otóż wszystko wskazuje na to, że takiej potrzeby nie ma. Że wszystkie urządzenia awioniczne samolotu są tak zabezpieczone z punktu widzenia kompatybilności elektromagnetycznej, że moc, która jest wytwarzana, wydzielana, emitowana przez komórkę, niczego złego nie może zrobić, bo się nie przedostanie przez systemy ekranowania. To promieniowanie z komórki nie przejdzie. Ale druga sprawa to jest prowadzenie rozmów. Prowadzenie rozmów to w ogóle jest niemożliwe. Więc są takie hasła, że można rozmowę prowadzić z komórki przez telefon komórkowy na pokładzie samolotu. Nie można, bo na 10 kilometrach, a takie są na ogół wysokości przelotowe, tak, żaden sygnał żadnej anteny bazowej się nie pojawi. Teraz się pojawiło, że ze względu na to, że linie lotnicze no, chcą ściągnąć klientów i ta niemożność prowadzenia rozmowy na pokładzie samolotu jest taka dla wielu biznesmenów, czy tam osób bardzo zajętych, czy zakochanych, jest bardzo trudna do opanowania ta chęć. W związku z tym wprowadzone tak zwane PICO komórki. Są linie lotnicze, które zakładają na swoich pokładach PICO komórki, czyli PICO anteny. I te anteny łączą się z systemem satelitarnym, czyli stąd przychodzi cały sygnał rozmowy przychodząc z satelity, tak? No i wtedy na pokładzie sobie można rozmawiać, czyli wtedy można i nie przeszkadza, tak? Ale hasło jest takie, że należy wyłączać, no bo nie daj Boże coś by się stało i wszyscy by powiedzieli wtedy, że ktoś włączył komórkę i ten człowiek by żył z piętnem winy, albo nie żyłby z piętnem winy, no bo... Proszę Państwa, ale co jest ciekawego w tym wszystkim? Że jak tak się bliżej przypatrzy tym wszystkim działaniom antypolowym, to tak jak jest w znanym powiedzeniu, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I w tych wszystkich działaniach są ludzie, którzy na straszeniu
polem elektromagnetycznym robią swoje interesy. I to jest taki drobny przykład. To jest jedna firma, tych firm jest dużo. Sprzedaże majtek, jak Państwo widzą, antyelektromagnetycznych, jakichś namiotów, są koszulki, czapeczki. Wszystko w cenach dość wysokich, jak Państwo widzą, bo majtki kosztują 275 zł. To ja nie wiem, czy taka cena w ogóle wchodzi w grę dla majtek normalnych, tak? No ale to jest to. I tych ludzi się, biednych ludzi się straszy, a potem ci sami ludzie. Jest taki przykład, ja nie mogę podawać sobie nazwiska, jest taki przykład osoby, która jest wiceprezesem, jest wiceprezesem stowarzyszenia, które walczy z polem elektromagnetycznym, a jednocześnie prowadzi tego typu firmę. Więc straszy, a potem mówi, ale ja mam panaceum na to. Kup moje majtki, kup moją czapeczkę i będziesz zdrów i będziesz żył cudownie, tak? I teraz następny, proszę Państwa, ja też słyszę, do tej pory słyszę w Krakowie, jak mi mówią, że jak się podchodzi pod antenę bazową, to jak ludzie coraz bardziej mieszkają bliżej anteny bazowej, to coraz bardziej umierają, większa liczba umiera. Zresztą jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i z takim fundamentalną wiedzą na temat anten, tak? Anteny promieniują w sposób taki, jak pokazałem, czyli promieniują poziomo. Więc mieszkanie pod anteną bazową to jest cudowne w ogóle. To, jeżeli ktoś się obawia wpływu pola elektromagnetycznego od anteny bazowej, to nic lepszego jak mieszkać, jak sobie kazać i poprosić operatorów, żeby założyli na dachu antenę bazową, bo wtedy nie tylko, że jest najbezpieczniej, ale jeszcze można jakieś pieniądze na tym zyskać. Tak? Więc to jest, proszę Państwa, to jest, ale naprawdę to się spotyka. Ja niedawno my chodzimy na takie rozmowy właśnie z tymi ludźmi, którzy protestują. No i oni mówią, no jak ktoś mieszka coraz bliżej anteny bazowej, to coraz więcej osób umiera. To szczególnie Kraków jest taki dzielny w tej chwili w tych sprawach. No nie umiera, bo coraz lepiej ma, tak? Jeżeli kiedykolwiek umiera od anteny bazowej, bo... A to, że ludzie umierają, no to jest oczywiste. No. I teraz, proszę Państwa, no, przedstawiłem ten szereg tych mitów. Teraz, czy można je ograniczyć, czy można wpływać? No można. Są takie różne nawet metody psychosocjologiczne, którymi można oddziaływać i zmieniać. No przede wszystkim, ale tak naprawdę to oprócz tego, co tutaj napisałem, że to wymaga działań wyrafinowanych i dobrze przemyślanych, to wymaga przede wszystkim edukacji. Ja tutaj się w tej chwili już daję słowo od siebie jako profesora. Jestem przerażony upadkiem, ignorancją, jaka się szerzy w społeczeństwie. Proszę Państwa, ja nie myślałem, że dożyję czasu, że będę miał do czynienia z wyznawcami płaskiej ziemi, tak? Chyba nikt z nas nie myślał o tym, że pojawią się płaskoziemcy, tak? A są. Że pojawią się wyznawcy tego pola torsyjnego, o którym opowiadałem na początku. No. Które sama propagatorka tego pola, taka pani doktor, opowiada, że to jest pole, którego jakoby nie było. No więc... No trudno dyskutować, trudno się zajmować polem, którego jakoby nie było, tak? Wczoraj sobie specjalnie zadałem trud i wysłuchałem 45-minutowego wykładu tej właśnie pani na temat pola torsyjnego i się okazało, że no tam to wszystko wchodzi w grę, ale też wspaniała rzecz, jak to pole torsyjne, które jest, a jakoby go nie było, robi, to jest to, że kontroluje umysł, tak? Że wpływa na umysły. A pan doktor Zięba jest taki też, to nie wiem, czy Państwo wiedzą, taki od witaminy C. I też wczoraj sobie zadałem trud, wczoraj bardzo się namęczyłem słowo honoru, bo wysłuchałem też, ale tylko 10 minut tego pana doktora Zięby, bo więcej już nie dałem rady. Jak on opowiadał o tym, jak to można polem elektromagnetycznym, już nie torsyjnym, bo jeszcze nie wiedział o tym, polem elektromagnetycznym można sterować umysł idziemy do sklepu, a tam nam nadają kup,
kup majtki, kup tamto. I my słyszymy głosy, tak? No i, ale to jest pan doktor Ziemba, który jest jakimś, jest jakąś osobą znaną, tak? Witaminę C propagował. No i teraz po co nam te sieci komórkowe? No to przecież wiadomo, po co nam rozwój tych sieci komórkowych i 5G. 5G to jest taki wynalazek, który naprawdę, proszę mi uwierzyć, to ja mówię to nie dlatego, że mam jakieś z tego powodu, znaczy jakąś radość czy jakieś przywiązanie do sieci komórkowych, ale 5G zmienia naszą cywilizację. 5G umożliwi wprowadzenie internetu rzeczy, tak? 5G wprowadzi autonomiczne samochody. Jest pytanie oczywiście, czy my tego chcemy, czy nie. Ale generalnie ludzkość się rozwija, prawda? Jakby spytać na przełomie XIX i XX wieku ludzi wtedy, czy chcą elektryczności, to są na to artykuły, można przytoczyć artykuły gazetowe, które się ukazywały wtedy w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta elektryczność była najpierw wprowadzana. To wiele osób się wypowiadało w podobny sposób. No po co nam ta elektryczność? Tak? Prąd zabije nam konie, zabije nam światło i w ogóle po co? Czy lepsze światło od świecy jest? No nie ma. No co nam może dać żarówka Edisona, prawda? Ale ludzie jednak, mimo oporu różnych grup społecznych, generalnie ludzie idą do przodu, tak? I chcą czegoś nowego, chcą czegoś, no stąd się wzięło 5G, przecież 5G to nie jest wymysł taki, że usiadło pięciu operatorów i pani minister i myśli sobie 5G. To nie jest tak, to był po prostu napór. LTE, sieć 4G już nie wytrzymywała tych potrzeb, które były związane z wprowadzaniem wielkiej liczby danych, tak? Z łącznością z portalami multimedialnymi, czy właśnie mówię o internecie rzeczy, albo o samochodach autonomicznych, albo o telemedycynie, tak? Bo to będzie fantastyczna rzecz. 5G, to co ma najlepszego, to dużą szybkość przekazu, dużą szybkość transmisji danych i to będzie właśnie służyło temu, że można będzie sobie ściągać ogromne pliki danych w zasadzie bez ograniczeń. No i drugie to jest to, że się zmniejszy niesłychanie opóźnienie przekazów. W tej chwili ono sięga 20 milisekund w systemie LTE. W systemie 5G będzie mniejsze od 5 milisekund. To jest takie opóźnienie, które jest dla oka, dla ludzi niedostrzegalne, jest wymagane na przykład dla kierowania samochodami autonomicznymi. I proszę Państwa, teraz tak, żeby trochę tak pro domo sua, żeby się trochę zareklamować swoje czy wspólne nasze działania, to jeżeli Państwo chcieliby poznać bliżej różne rzeczy związane z polem elektromagnetycznym albo polecić znajomym, sąsiadom, rodzinie, to ja polecam takie dwa blogi, portale. Jeden to jest na fali nauki. Świetny blog i proszę z niego korzystać, robiony przez ludzi młodych, przez tak zwanych ambasadorów, jak oni się nazywają? Rzecznicy nauki. I tam są takie rzeczywiście w sposób bardzo prosty i taki przystępny, pewnie ta wiedza jest przekazywana. To jest łatwo zapamiętać, a drugi to jeszcze łatwiej chyba zapamiętać, to jest elektrofakty.pl i tam już są bardziej takie, powiedziałbym, bardziej przemyślane i bardziej naukowe artykuły na ten temat, na temat pola elektromagnetycznego, jego związków z organizmem żywym, z biologią. No i to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.